Inwestorium to podcast o podejmowaniu lepszych decyzji dzisiaj, by jutro bardziej cieszyć się życiem. Zdrowiem, szczęściem, pieniędzmi, inwestycjami i biznesem. Zaprasza Kuba Kardiński. W 32. odcinku Inwestorium moim i waszym gościem jest Sławek Kłaszczak. Sławek jest założycielem i współwłaścicielem Forizalt, jednej z wyróżniających się w Polsce firm szkoleniowo-doradczych. Odpowiada za strategię Forizalt, rozwój produktów, nowe kierunki rozwojowe. Przez 14 lat kierował grupą Forizalt. Od 25 lat Sławek rozwija kompetencje kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla w firmach. Prowadzi warsztaty strategiczne dla klientów, wspiera ich w budowaniu wspólnej wizji, uruchamianiu strategii dla nowych przedsięwzięć, stawianiu ambitnych celów. Fascynują go nowe kierunki zarządzania związane z ciągle zmieniającym się rynkiem i nowymi technologiami. Pełnił funkcję menedżera, trenera, coacha, mentora i wykładowcy. Jest współautorem książek, m.in. angażujący lider I Dbam, Rebelia w korporacji. Prowadzi również podcast, Kto tu rządzi? Kultura odpowiedzialności. Rozmawiam ze Sławkiem o budowaniu kultury zaangażowania i odpowiedzialności w firmach, jak robić to w korporacjach i małych organizacjach. Sławek zdradza także bariery i wyzwania organizacyjne, z jakimi trzeba sobie radzić, wdrażając accountability, bo tak się to nazywa po angielsku. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Inwestorium. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest. Sławomir Sławek Błaszczak, założyciel i szef firmy doradczej For Results i przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, również w różnych innych branżach. Dzień dobry, cześć Sławku. Cześć Kuba, witaj. Porozmawiamy dzisiaj na temat, właśnie może o czym porozmawiamy, to, to za chwilę. Natomiast na dzień dobry, jakbyś Sławku mógł w kilku zdaniach, jeżeli to jest oczywiście możliwe, się przedstawić, tak żeby nasi słuchacze wiedzieli przynajmniej troszeczkę o tobie na początek. Z tego, co powiedziałeś, to najbardziej czuję się przedsiębiorcą. Od 18 lat prowadzę grupę pod brandem For Results. A tak z zamiłowania myślę, że to będzie bliskie naszemu tematowi spotkania, bo gdzieś od wielu, wielu lat zajmuję się tematem zarządzania, przywództwa i szczególnie Taką, taką uwagę przyciąga moją temat angażowania, zaangażowania, jak budować takie kultury organizacyjne. To jest coś, co jest moją pasją. Może dlatego, że też jest bardzo deficytowe w moim wykonaniu i muszę się tego chyba całe życie uczyć. To, to jest chyba wyzwanie wielu przedsiębiorców, którzy mają gdzieś tam poczucie albo misji, albo i realizacji gdzieś jakiegoś spełnienia w biznesie. Natomiast wciąganie w to, w tą misję osób, zespołu wcale nie jest takie. Proste i wiele osób po prostu nie wie, jak to robić. To prawda. Ja sam się tego, tak jak słyszysz, uczę. Dobrych 18 lat prowadzenia mm, swojej własnej organizacji, a wcześniej jeszcze przez pierwsze 5 lat swojej kariery zawodowej też zajmowałem się tymi tematami jako trener, jako konsultant w innej organizacji i wydawało mi się to wtedy dużo prostsze. Tak. to Dopóki nie, sami e, nie wchodzimy do wody, e, to wydaje się, że każdy będzie płynął e, i bez żadnego problemu jest w stanie każdy dystans pokonać. A prywatnie mąż, ojciec, dwójki, dzieci i w temacie accountability, budowania zaangażowania w domu, w rodzinie, to powiem, to jest największe wyzwanie w moim przypadku, więc to jest, jak tworzyć tą samodzielność u dzieci, to jest w ogóle wątek, który no, budził mnie wiele, wiele pytań i na co dzień się na tym zastanawiam. No właśnie, na temat tego zaangażowania w odpowiedzialności i po angielsku nazywanego accountability, chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać, bo to jest taki temat, który jest twoją pasją, z którym kojarzę cię od dłuższego czasu, w którym działasz, prowadzisz różnego rodzaju działalność edukacyjną i doradczą. Więc, więc po prostu, jakbyś mógł koncepcję w ogóle przybliżyć, o co chodzi, jak to działa, od czego zacząć. Spróbujmy to jakoś może na trochę prostsze elementy rozebrać. A myślę, że fajnym chyba sposobem czy pomysłem byłoby na to, żeby powiedzieć skąd w ogóle się ta koncepcja wzięła. Mhm. Ona się wzięła stąd, że u zarania, organizacji For Results zawsze było myślenie, jak angażować ludzi, jak się zajmowaliśmy rzeczami typu Kaizen, Lean, optymalizacja, jak szukaliśmy sposobów na to, żeby wyciągnąć mocniej potencjał ludzi, który gdzieś czasami jest tłumiony, no to ten temat angażowania mocno się pojawiał. W końcu to podsumowaliśmy w książce, którą napisaliśmy już blisko 10 lat temu, Angażujący Lider, a potem szukaliśmy ciągle innych metod, innych sposobów jak to accountability budować i takim dużą dużą inspiracją dla nas było spotkanie z bardzo nietypowym człowiekiem z bardzo nietypowej branży bo byłem dowódcą okrętu podwodnego Davidem Marketem to miało miejsce chyba 6 lat temu i ten człowiek wyobraź sobie że wprowadził takie podejście na okręcie podwodnym gdzie uczony był tego że zarządza się przez rozkazy okręt tak dobrze płynie jak jego decyzje są wydawane i było to w doktrynie wręcz, że ma on swoimi rozkazami, sposobem myślenia kierować sposób myślenia całej swojej załogi, czyli 145 osób na okręcie miał być tak zwanymi followersami, czyli miał wykonywać z jego, góry. dokładnie tak wykonywać mm. jego rozkazy. Dość ciekawe doświadczenie człowieka, bo on dokonał rewolucji w 9 miesięcy, czyli dostał do przydziału okręt, który okazał się najgorszy w całej US Navy na 52. pozycji wśród wszystkich okrętów podwodnych. Uporczywie się trzymał tej 52. pozycji przez swoje lata istnienia. Bez względu na to, kto nim kierował, załoga okazywała się na tyle trudna pod kątem i zaangażowania i takich twardych parametrów realizacji misji, że zawsze lądowali na ostatniej pozycji. Spóźnieni, niedogadani, no, zawalali, byli przykładem, a właściwie antyprzykładem przykładem tego, co tam trzeba robić, jak wprowadzano nowe załogi na inne okręty, to mówili zawsze: Tylko uważajcie, nie róbcie tego, co na Santa Fe. Zasada była taka, że kapitan, jak wchodzi na okręt podwodny, to najpierw rok na nim służy, jako jeden z oficerów, mm -hmm. bo musi poznać ludzi i maszynę tak, żeby jego rozkazy były trafne. No, to jest logiczne. David był na USS Olympia, inna nazwa, bardzo dobry okręt, w pierwszej trójce od lat, już się cieszył. Że zostanie kapitanem tamtego okrętu. Dostał inny. A jak to zwykle w życiu bywa. Przychodzi i niby propozycja, ale w wojsku wiadomo, bardziej nie do Tak jest, nie do odrzucenia. Więc słyszę o Santa Fe, brzmi jak wyrok, zastanawiał się co na broju, a że był osobo, jednostką, taką osobą bardzo niezależną i jasno wyrażającą swoje zdania, to szybko zobaczył długą listę, co mogło spowodować taki właśnie dla niego rozkaz. I co ciekawe, on po prostu na początku popełniał szereg błędów, bo to technologicznie okręt był młodszy. Niby dalej okręt, niby ta sama broń atomowa na pokładzie ale jednakowoż technologicznie inne rozwiązania I jak on wydawał rozkazy, to ci ludzie próbowali je wykonać, mimo że były wykonalne. I on wtedy sobie zdał sprawę, że to jest dość niebezpieczna zabawa, bo no jednak to, to były czasy 99. rok, to się wtedy dużo na świecie działo, oni realizowali prawdziwe misje. On miał trzy miesiące na to, żeby wokół Florydy przećwiczyć z tą załogą Podstawowe operacje, no, a potem już na Otwarte Morze i realizują prawdziwe misje, więc miał krótko czasu, a pierwsze doświadczenia dwóch tygodni pokazały, że popełnił kilka błędów, przy których się czuł totalnie skompromitowany przed załogą, a załoga przerażona. I on Zaczął sobie to układać jakoś w głowie i stwierdził, że no, musi zmienić w filozofii podejście, nie łamiąc reguł i zasad wojska, ale jednak inaczej to wszystko rozwiązać. I sobie taką doktrynę stworzył, że no, ludzie muszą mieć klarowność, muszą mieć kompetencje, wtedy mogą przejąć kontrolę. No, i najwidoczniej brakuje i jednego, i drugiego, i dlatego tak niskie morale, i dlatego takie słabe wyniki. Więc zaczął zadawać im różnego rodzaju pytania. Które jakby kierowały do takiego myślenia, decyzje powinny być podejmowane tam, gdzie ludzie są bliżej informacji. Ja jako kapitan jestem stosunkowo daleko od wielu różnych informacji. Mam kilka szczebli w tej strukturze, bo tam byli oficerowie, bosmani, dopiero zespoły. Zdążyli sobie nawet silosy zbudować na tym okręcie i wprowadzili komunikację. Oni to znowu zawalili to i tamto. Więc on prostymi metodami zmieniał ich nawyki komunikacyjne, mówiąc: Nie ma już oni, jest tylko my. Jasne, czyli silosy w sensie m, każde, nie wiem, drużyna, zespół Pluton, e, nie wiem, jak się to w marynarce nazywa. W, informacja wędrowała z dołu do góry i dopiero z góry do dołu. E, szły rozkazy, a w jego hmm. przypadku niekoniecznie trafny, bo mało wiedział i nie znał ludzi, nie znał jednostki. Więc nie będę wchodził w szczegóły, można sobie doczytać bardzo dużo w historii y, opisanej w książce. Po polsku wydaliśmy tę książkę Zmień kurs, ale efekt jest taki, że po dziewięciu miesiącach wprowadzania decyzji bliżej informacji, budowania klarowności, budowania kompetencji, Dawania tego prawdziwego accountability i takiej kultury, którą nazwał już nie ma leader follower, jest lider-lider, leader, czyli nie ma lider-wykonawca, jesteśmy Są partnerami mhm. i ja chcę ze was zrobić partnerów. No po tym, że jak sama ta załoga, jak zrobiliśmy kiedyś webinar dla Polski, to ci członkowie załogi powiedzieli: No, my, byliśmy, my mieliśmy tutaj bunt. Myśmy zebrali dokumenty na niego z licznymi podpisami, że to jest człowiek niepoczytalny, należy go zabrać w którymś z portów, bo chce swoją właściwie niekompetencję przenieść na nas. Nie? Na szczęście on był na tyle skuteczny i na tyle miał te metody dobrze przemyślane w głowie i poukładał je sobie szybko, że tą załogę przekonał i oni z nim wykonali no, wielki pivot. Dlatego książka w oryginale nazywa się Turn the Ship Around, czyli odwróć ten, ten okręt podwodny. I po dziewięciu miesiącach ku zaskoczeniu wszystkich audytorów ten okręt zajął pierwsze miejsce, co zrewolucjonizowało całą US Navy. Dzisiaj David jest takim naszym partnerem, współpracujemy, tworzymy różnego rodzaju rozwiązania. Nawet zrobiliśmy wspólnie symulator wirtualnej rzeczywistości, gdzie akcja się dzieje na Santa Fe i można tego doświadczyć, przeżyć w wirtualnej rzeczywistości. I nam dużo dostarcza ciekawych inspiracji, bo pracuje dla biznesu od 10 lat, on e, zmieniając organizację. Super, to teraz pytanie, w jaki sposób te lekcje i od Davida z marynarki i te z Waszych doświadczeń przedsiębiorca czy też menedżer może przenieść do swojej firmy? Czy do swojej organizacji? Jest wiele organizacji, ku mojemu zaskoczeniu coraz więcej, chyba że jestem w jakiejś bańce medialnej, ba, bańce mediów społecznościowych, że akurat do mnie dociera więcej tego typu to na informacji, pewno, bo się tak tym jest. zajmuję, prawda? Hmm. Ale, ale postrzegam to tak, że dużo firm się tym tematem interesuje, a w Covidzie to narosło jeszcze zainteresowanie, dlatego że utraciliśmy takie naturalne przez lata wypracowane mechanizmy kontroli i część organizacji potrzebowała znaleźć nowe sposoby, jak tą samodzielność, jak to zaangażowanie, jak ten potencjał Trochę zdalnie, trochę nie. Właśnie, bo jak się ludzi nie widzi na co dzień, nie ma tych open space'ów albo i obecności w biurze, nie można zebrać wszystkich na zebraniu wtedy, kiedy akurat szef ma taką potrzebę i trzeba w dużym stopniu zaufać, że praca będzie zrobiona, nie widząc się przez długi, długi czas. Sporo z tej pracy zdalnej lub hybrydowej z nami zostało i pewnie zostanie. W wielu organizacjach ten model się przyjął, czyli wymaga, wymusiło to niejako zupełnie inne podejście i kultury pracy. Dokładnie tak. Plus są takie branże, które dla mnie są niezwykle szybkie i trochę taką predykcję robią dla pozostałych branż, chociażby IT w ogóle nowe technologie, gdzie no, mają taki kłopot z tym, jak zaangażować ludzi, jak wciągnąć ich na długo, jak budować lojalność organizacji. Więc tego typu organizacje wyznaczają pewnego rodzaju trendy i accountability jest jednym z nich. Czyli jak tworzyć accountability w branży, gdzie ludzie najchętniej nie do końca chcieliby brać jakąś odpowiedzialność, przychodzą, żeby coś zaprogramować fajnego, jak nie ma nic fajnego, to przechodzę do innej firmy. Więc te branże szukają tego typu rozwiązań i ja bym powiedział tak, odpowiadając na Twoje pytanie, to nie ma takiej prostej odpowiedzi, jak to zaimplementować, bo to są najczęściej projekty roczne, które prowadzimy dla organizacji i jak się okazuje, po roku to tak naprawdę ta kultura widać jej zmianę, ale to jeszcze jest sporo przed nami. Myślę, że dobrym przykładem jest taka firma w polska Tefal, która wprowadziła sobie taką kulturę. Trwało to. Organizacja, roku. przepraszam, ile osób? To jest organizacja to około 400 osób. Okay. 400 hmm. osób, głównie handlowa. Oni handlują nie tylko marką Tefal, to jest grupę Seb. I to jest organizacja, która stwierdziła, że no działają w branży, gdzie są sklepy retailowe, gdzie w tejże branży trudno jest tak zaufać pracownikowi. I dać mu jakąś odpowiedzialność, taką wielką, no bo tam jest też duża rotacja, ludzie się zmieniają, często przychodzą studenci. Jak są wakacje i się pojawia na przykład bardziej intratna praca w restauracjach, to im uciekają często, prawda? Więc oni zmienili pewne schematy, zainspirowani i samym Davidem Marketem, ale też innymi, że da się zrobić organizację, w której tym ludziom daje się odpowiedzialność. Odpowiedzialność, czyli że im się zaufa, że stworzy im się autonomię, że stworzy właśnie się takie środowisko, w którym oni, będąc bliżej informacji, czyli w tym wypadku klienta, hmm. mogą podejmować słuszne, właściwe decyzje. To było dość ciekawe, bo oni uruchamiali ten proces przez pierwszych kilka miesięcy bezskutecznie. No bo na przykład powiedzieli, słuchajcie, no to my tak poczujemy, że taką zmianę prawdziwą mamy, w momencie, jak wy będziecie mogli podejmować decyzje o reklamacjach. Przychodzą do nas klienci, zgłaszają mm -hmm. różnego rekl rodzaju reklamacje, zgodnie z jakimiś procedurami, które są trochę przestarzałe. To ta, ta informacja powinna iść gdzieś do centrali, ktoś powinien decydować. Jak ten klient przychodzi z patelnią czy czymś innym, co kosztuje kilkadziesiąt czy tam 150 zł, to musi odechceć czasami czekania, chciałby sprawę załatwić od ręki. Więc dajemy wam decyzyjność, wy decydujcie, jak przychodzi do nas klient w tematach reklamacji. Ludzie mówią: No, ale wiesz, to tak, no nie wiem, czy możemy, to ja mam tak podjąć decyzję. No to tam załoga zarządzająca mówi: No, absolutnie tak, wiecie, budujemy taką kulturę, nazwijmy ją Dbam. Wy tutaj macie pełną autonomię, możecie różne rzeczy robić. Nawet wprowadźmy sobie zeszyty, w których będziecie zapisywać, że taką decyzję podjęliście i dlaczego. A jak przyjdzie regionalny albo szef sprzedaży, no wręcz nawet podpisze, żeby to nie było na was, że to akceptuje. No to ludzie. Tego nie powiedzieli, to wyszło dopiero po paru miesiącach, ale powiedzieli sobie tak między sobą. No tak, jeszcze tylko brakowało. W Polsce jesteśmy, prawda? Brakowałoby tylko, żebym jeszcze zaczął kwity na siebie robić. Nie? Przyjedzie, nie przyjedzie, zmienią go. Być może z Francji, z centrali ktoś tu przyjedzie, coś ktoś zobaczy, no to jeszcze ja za to, brzydko mówiąc, beknę, albo będę musiał z własnej kieszeni za coś zapłacić. No way. Nie wchodzę w takie rozwiązanie, prawda? Więc do nich dotarło, że to bezpieczeństwo psychologiczne jest. Na tak niskim poziomie, choć wydawało się dość wysokie, że tu trzeba więcej gruntownych zmian, zanim to ruszy. Więc zaczęli bardziej dbać o taką komunikację, w której przekonywali ludzi, pokazywali im to, ale okazało się, że w ich przypadku takim, taką zmianę największą wprowadziło to, że sobie wprowadzili w mediach społecznościowych rodzaj takich ich wewnętrznych social mediów, że zaczęli się dzielić takimiś takimi drobnymi przykładami i zaczęli stworzyć takie zjawisko kuli śnieżnej, że ktoś coś ktoś, jednak coś zrobił, zrobił potem ktoś i zaczął małego. się tym dzielić. Nie? I takim największą zmianę przeżyli w momencie, kiedy przed człowiek i zaczął reklamować rączkę do patelni, taką że się z jednej patelni na drugą przekłada. Ona kosztuje tam załóżmy 60 zł. No i mówi, no po miesiącu mi się zepsuła. No i pani w, w tym sklepie już wiedzą o accountability, o tym, że ta autonomia, że to wszystko już było kilka innych case'ów, przykładów, że ktoś już coś zastosował. Mówi do niego tak, wie pan co? Ja oczywiście panu tą rączkę wymienię, tylko proszę mi powiedzieć, czy pan ją mył w zmywarce? Na co on mówił, a co? A gdzie miałem myć? To co, już nie wolno w zmywarce? Ja tak czułem, że z wami będą problemy. Pani mówi nie nie, tak jak powiedziałem, ja panu za chwilę tę y, rączkę wymienię. Ja tylko tak pytam dlatego, że rzeczywiście ona może ulec z tego powodu uszkodzeniu i mówię już w kontekście tej nowej rączki, którą panu przyniosę, żeby pan wiedział. A, dobra, w porządku, powiedział klient, prawda? No przeszła, wymieniła i ten pan mówi, wie pani, co tu pani zaskoczyła, bo ja się spodziewałem jakiejś większej batalii, a pani tak to fajnie zgrabnie rozwiązała z tą rączką. Także ja tutaj z żoną w międzyczasie rozmawiałem, chcę zrobić zakupy garnków. No i tam na 1500 zł dokonał złotych zakupy. Okazało się, że jest blogerem branżowym i on ten cały case opisał. Co więcej, przyszedł miesiąc później z żoną i zakupili za większą kwotę rzeczy u tej pani, która go obsługiwała, mówiąc, no bo państwa to jest takie fajne podejście, rzadko spotykane w tej branży. Ja to chcę też opisać. I Pisał. I się zrobiło wokół tego Sporo dużo szumu, szumu mhm. branżowego, i to im pomogło w takim napędzeniu też wewnętrznym. Oni, kiedy zaczynali całą tą zmianę, bo czuli, że ogromny jest potencjał w ludziach, niewykorzystany, że tego właśnie podejmowania decyzji bliżej informacji, dania tej autonomii, odpowiedzialności w zaufaniu, to mieli wskaźnik zaangażowania 54%. Który jest mierzony w jakiś sposób? To są różnego rodzaju metodologie. Oni akurat korzystają z metodologii Great Place to work, mhm. więc 54% to można powiedzieć jest powyżej średniej w Polsce, ale dla nich to było absolutnie niezadowalające. Radek, który jest prezesem tej firmy wraz z grupą menedżerów dość twardo sobie odpowiedzieli na ten wskaźnik, traktując to jako rodzaj wyzwania i powiedzieli tak, kurczę, to oznacza, że połowa ludzi w tej firmie nie chce z nami pracować. No w sumie tak. Czy ja chcę pracować w takiej firmie, gdzie połowa ludzi nie chce ze mną pracować? Nie. Więc wzięli sobie to za, po wielu doświadczeniach w innych już organizacjach, gdzie mają swoją pozycję ustabilizowaną, powiedzieli no to chcemy to zmienić, chcemy podejść inaczej do tematu, stawiamy sobie jako cel większe zaangażowanie. Czujemy, że to wpłynie na wyniki, pewności nie mieli. Wpłynęło na wyniki po trzech latach, zacznąc wskaźnika zaangażowania, on wskoczył na 86%. Czyli bardzo dużo to jest już, można powiedzieć, w takich topowych rejestrach mhm. w samej Polsce. A jeśli chodzi o wyniki, to one wzrosły dwukrotnie, wyniki biznesowe, w okresie trudnym, pandemicznym, bo to jest rok 2018-2021, gdzie większość ich sklepów była w galeriach. Wiadomo, e-commerce pomógł, różne rzeczy się tutaj zdarzyły, to nie można tak ale, jednoznacznie, ale, ale jednak przez czas były sposób mhm. działania ludzi był. Szokująco pozytywny, jak oni wzięli odpowiedzialność za tę całą sytuację, ile inicjatyw, ile pomysłów, kiedy poczuli, że im się ufa i że mogą. W książce daliśmy taki podtytuł, czyli Rebelia w korporacji. Dbam, czyli Rebelia w korporacji, taki jest tytuł. Całego, całej książki, która opisuje ten case. Czy to jest druga książka? To, to jest to. Pierwsza do... był Zmin Kurs. ty mówisz, tak? to linki do książek też dodam w notatkach do tego odcinka, tak żeby można było je łatwo znaleźć. Zachęcam do czytania. A w tej książce drugiej Dbam, czyli Rebelia w korporacji, podtytuł drugi był spowodowany tym, że ci menedżerowie mieli odwagę, żeby wbrew francuskiej centrali tego typu rzeczy wprowadzi w organizacji, więc to tak ku. Jeżeli to jest francuska firma, to tym jestem bardziej pod wrażeniem. Miałem okazję pracować jako doradca w latach ubiegłych wcześniej jeszcze z różnymi firmami francuskimi też rozmawiać z pracownikami, menedżerami różnych firm francuskich i mam taką obserwację, że to jest bardzo hierarchiczny sposób zarządzania właśnie taki francuski, więc tym bardziej tutaj wyrazy uznania, że się odważyli, że skutecznie te zmiany przeprowadzili. Tak? I wręcz zakontraktowali się z właścicielami, mówiąc, słuchajcie, wyniki będą. My wam to jakoś obiecujemy i gwarantujemy, ale jeśli chodzi o kulturę, dajcie nam troszeczkę oddechu. My nawet nie będziemy was informować, co my tu robimy, bo zaprotestujecie. Więc dajcie nam oddech, zaufajcie. Trudno powiedzieć, jak oni, czy oni jakoś powiedzieli tak, zaufamy. Raczej nie, więc to trochę ci menedżerowie dużo odwagą się wykazali, mówiąc róbmy swoje, po prostu. Nie musimy mm. o wszystkim informować, to się sprawdzi. Dzisiaj jest efekt taki, kończąc może całe story, że część menedżerów już nie pracuje w Polsce, pracuje we Francji, w Lyonie. Bo jak zobaczyli te wyniki, to stwierdzili, no trzeba by zobaczyć, jak to zrobić gdzieś mm. indziej, na innych rynkach, bo to jest spektakularny sukces Polski. Fajnie. Bardzo fajny, bardzo fajny przykład. Czyli w dużej firmie czasami po prostu trzeba po cichu albo nie po cichu stanąć wbrew temu, co idzie z góry. To wymaga odwagi. Nie zawsze się pewnie udaje. Natomiast warto w długim okresie po prostu te wyniki przychodzą. Pytanie w takim razie, czy jakąś mniejszą firmę, z mniejszą firmą mieliście okazję pracować i, i tak jak ktoś powiedzmy jest albo nie wiem, zarządza czy, czy pracuje z mniejszym zespołem albo po prostu w mniejszej firmie jakieś nie skorporacyjnizowanej. Czy to też działa? Czy widzicie wyniki? W jaki sposób, powiedzmy, ta specyfika pracy z mniejszą firmą się różni? Jest, nie wiem, łatwiej, trudniej? Różni się. Pracujemy w tej chwili chyba na jakichś 9 czy 10 projektach, wprowadzając właśnie tą kulturę w organizacji. I to jest tak mniej więcej ilość projektów, które prowadzimy od kilku lat. To są zwykle roczne projekty. Wśród nich znajdziesz Kuba i takie właśnie korporacje, ale znajdziesz też większe organizacje polskie i mniejsze organizacje polskie. To taki mniej, przykład mniejszej był, Mniejszej organizacji. Z branży transportowej to jest organizacja, gdzie jest zatrudnionych około 150 osób, gdzie jest trzech polskich właścicieli, którzy mają pasję do biznesu, dużo pomysłów. Ich motywacja do wprowadzenia tej kultury jest taka, że czują, że mają ludzi wokół siebie, którzy mają serce do tej firmy, którzy mogą robić coś, co jest związane właśnie z przejęciem odpowiedzialności za, za zarządzanie, tak by dać im przestrzeń na to, żeby mogli też inne biznesy rozwijać. Nie? Więc to jest taka ich główna motywacja, żeby się za ten temat wzięli. Projekt jest po roku prowadzenia tej, w tej organizacji mhm. i jest na takim etapie, że oni już zakomunikowali, że wychodzą w te inne biznesy. Że po części tutaj będą. I firma dalej działa. Firma dalej działa. Hmm. Oni zmienili swoją rolę z roli osób zarządzających w rolę takich doradców dla nowych ludzi, którzy się w tej organizacji zajęli już nie tylko zarządzaniem, ale też w ogóle nawet często przejm przejmowaniem odpowiedzialności. Przy tej skali organizacji oni te 150 osób w trójkę jeszcze dobrze ogarniają. Sami już mogą uruchamiać nowe pomysły, ale jeszcze w tej organizacji jedną nogą są i będą przez jeszcze rok w tej organizacji. Właśnie to, co przy Davidzie opowiadałem, czyli klarowność i kompetencje, żeby można było przejąć kontrolę, to 3K, to oni są na tym etapie, żeby jeszcze budowania klarowności i kompetencji, czyli potrzebowali na to, potrzebują na to dwóch roku, tak w tej chwili, dwóch lat, na, tak w tej chwili to estymują. nie? Nie odbywało się to bez y, trudności. Był etap przekonywania ludzi, pokazywania im korzyści, był etap tego, że ludzie tego zasmakowali i zobaczyli, że to wcale nie oznacza, że muszą robić coś więcej, bo odchodzi im wiele rzeczy związanych z jakąś komunikacją do kogoś, że mogą decyzję podejmować sami, że nie muszą na coś czekać. Więc to musieli to przeżyć, żeby hmm. temu zaufali i żeby w to uwierzyli. Co więcej, ja bym powiedział, że taka kultura, kiedy już się wprowadza kulturę odpowiedzialności, ona. Naszym zdaniem, jest bardziej autorytarna niż demokratyczna. Dlaczego? Że dlatego, że my mówimy, że każdy, każda decyzja nie może być osierocona. Każda decyzja ma swojego właściciela. Są osoby, które mają swoje obszary, w których działają. Ten obszar to jest to tam, gdzie jestem najbliżej, gdzie czuję, że mam dostęp do informacji i tam podejmuję decyzje. Więc w kulturze odpowiedzialności dużo pracy polega na tym, żeby. Ustalać, kto jest właścicielem danej decyzji. I ty, jako właściciel decyzji, decydujesz najpierw, czy chcesz ją podjąć samemu, bo masz wszystkie informacje, które są ci potrzebne, a czujesz, że ryzyko jest stosunkowo niskie, więc lepiej, jak to zrobisz sam. W mm -hmm. tym sensie jest to autorytarne. A czasem chcesz to zrobić demokratycznie, więc zbierasz ludzi i poznajesz ich zdanie. Na końcu to ty powinieneś podjąć decyzję, chyba że robisz to głosowaniem, do czego my jakoś niespecjalnie zachęcamy, wprowadzając tego typu kultury w organizacjach. Więc ona jest nawet bardziej autorytarna, bo jest jeden ustalony właściciel, on decyduje, jak ta decyzja będzie podjęta. No właśnie, bo chyba Winston Churchill stwierdził, że demokracja jest absolutnie najgorszym ustrojem, jeżeli mówimy teraz jakby o państwie. Natomiast Dla biznesu też nie polecana. Dla biznesu też nie polecana. Natomiast nikt nie wymyślił, jak na razie, lepsze pytanie czy taka kultura odpowiedzialności faktycznie gdzie jednak wiadomo kto podejmuje decyzję chyba lepiej się sprawdza lepiej się sprawdza pod warunkiem że liderzy mają taką samoświadomość i taką dojrzałość że są w stanie zrezygnować z tego swojego ego które płynie i poczucie własnej wartości tak naprawdę w tym ego które płynie z tego że to ja jestem decydentem że to ja mam wpływ na wszystko albo czasem że są w stanie Popracować, tak jak w moim przypadku, było nad lękami i strachami. Ja często wprowadzam w naszej organizacji to. Dzisiaj wiem, że robiłem to pozornie przez wiele lat, przez kilka dobrych lat, bo wydawało mi się, że angażuję, prowadzę angażujące rozmowy, ale tak na końcu to ja kontrolowałem, jak były trudne casey, to ja wszedłem z rękami i ja załatwiłem za ludzi i trochę im pokazywałem, że nie są do końca samodzielni, bo ja załatwię coś lepiej, szybciej, ja do kogoś zadzwonię, bo kogoś znam i ja szybciej coś załatwię, więc oni tak na końcu z pewnymi rzeczami czekali, to niech sławek tutaj, tutaj różne rzeczy rozwiąże, nie? Tak Za tym stały lęki i obawy. Tak jak mówisz, to jakbym słyszał o sobie sporo. Mhm. A to chyba jest tak, że po prostu do wszystkiego trzeba dojrzeć, a właśnie ten lider, czy osoba, która zarządza, jest bardzo często największą blokadą tego, co się w firmie dzieje. I poza lękami, i poza tym ego, na które też czekałem właśnie, bo wiele osób jest w biznesie, działa, czy pracuje, czy też jest właścicielami firm właśnie w dużym stopniu ze względu na ego, Pytanie, czy jeszcze jakieś nie wiem, wyzwania, problemy, bariery oprócz ego, oprócz lęków zdefiniowaliście takie, które, których po prostu trzeba być świadomym? Dużo się dzieje na, na takim poziomie jeszcze styku zespołów, czyli jak tworzymy zespoły, one mają być um, zespołami odpowiedzialnymi, to dużo się dzieje wtedy, kiedy w organizacji jest taka granulacja i jak kto ma decydować, kiedy jesteśmy na styku zespołów, gdzie są takie strefy nie do końca jasne, tu jest dużo, dużo tego typu pracy, żeby znowu nie wpadać w silosy, które mają swoje jakieś autonomiczne rozwiązania, tylko żeby rzeczywiście dobrze dogadywać. I, I tutaj powiedziałbym, że im większa organizacja, im bardziej złożona, im więcej tej współpracy pomiędzy nimi, to na to trzeba postawić duży nacisk, żeby mhm. zespoły wypracowały u siebie takie rutyny, które pomagają im w codziennej, dobrej komunikacji i żeby było to jasne, kto jest właścicielem różnych decyzji. To jest drugie duże wyzwanie. Tak, właśnie, tak się domyślam. Znaczy, w, w, jestem sobie wyobrazić akurat, y, prowadzę zdecydowanie mniejszą organizację, która jest w stanie jakby w, nawet wszystkich w jednej sali zmieścić w razie potrzeby. Natomiast przy dużych organizacjach, z którymi miałem okazję wcześniej pracować, faktycznie ta, ta komunikacja i gdzieś tam doprecyzowanie kto co, to jest zawsze ciekawe. Szczególnie jeżeli ambitni są ludzie i po jednej, po drugiej stronie to. To mogę przy tej okazji zapowiedzieć kolejną książkę, którą wydamy w tym roku o nazwie Team of Teams. I to jest książka, kolejnego wojskowego, tym razem generał McChrystal, człowiek... Stanley który... McChrystal. Stanley McChrystal. Wydajemy tą książkę w tym roku i też z nim współpracujemy, bo on znalazł metodę, jak na styku budować właśnie te odpowiedzialne zespoły przy swoich licznych doświadczeniach 2003-2006 w Iraku. Tak, bo to jest Stan McChrystal, słuchałem jego kilku wywiadów z Stevenem Ferrisem. Mhm. Był szefem połączonych sztabów operacji specjalnych w armii amerykańskiej. My do zarządzania mhm. często czerpię inspiracje z wojska, bo oni po prostu nie mają wyjścia, tam chodzi o życie ludzi, więc muszą pewne rzeczy przećwiczyć szybciej i skuteczniej. Fajnie, to w takim razie już się nie mogę doczekać, kiedy książka wyjdzie. Pytanie, tak się zastanawiam, jeszcze jakie pytanie stawiają sobie bardzo często przedsiębiorcy, menedżerowie dotyczące tego, czy wdrażać, czy zmieniać trochę tą swoją kulturę? Czy to jest pytanie, czy warto? Czy to jest pytanie bardziej, na co się przygotować, ile to będzie kosztować? Czy może jakieś jeszcze takie, które jest bardzo często takim, powiedzmy, decydującym dotyczące tego, czy, czy uruchomić w ogóle ten proces? Bliskie twoich pytań. Wydaje mi się to, że częstą motywacją taką pierwotną, wstępną, tak jak obserwuję u osób, które zarządzają w organizacjach, czy przedsiębiorcy, czy po prostu menedżerowie, jest to, że już nie daje rady. Że tyle mam na głowie, że tyle jest wątków, a świat staje się, nie wiem, wuka, bani, różne skróty, które pokazują, że jest skomplikowany, złożony, niepewny, niejednoznaczny i itd., że, jako menadżer, jak chcę znowu wszystkie wątki ogarnąć i trzymać wszystkie sznurki, to mi rąk braknie i czasu. W związku z tym ludzie są po prostu przemęczeni, przeładowani, i taka mm. pierwsza motywacja to jest, chciałbym, żeby ktoś odpowiedzialny niżej wziął się za to. Żeby, I zdjął mi to z głowy, Zdjął mi to z głowy, że mm. miał trochę mniej problemu, że mógł odetchnąć, bo nie chce robić to kosztem rodziny, wolnego czasu, hobby, innych rzeczy, a ci ludzie na dole korzystają z tego, że nie mają aż takiej odpowiedzialności, mniej zarabiają, ale mają spokojniejsze życie, nie? Więc jakby jest jakiś mm. rodzaj dziwnej gry, którą coraz częściej sobie nazywamy. Gry z takiej społecznej, to dobrze opisuje analiza transakcyjna, gdzie jest trzy stany ego, jest rodzic i dziecko, i my często w firmach właśnie w te dwa stany, u, 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 jakby Stosujemy, że jedni wchodzą w rolę rodzica, drudzy wchodzą w rolę dziecka. Czujesz, że to podział odpowiedzialności jest nierówny, jeden ma załóżmy 150, drugi 50%. A zamiast mm. po 100 i 100. Więc to 100 i 100 to jest, kiedy te relacje stają się dorosły, dorosły, mm. prawda? I to jest pewien taki proces przechodzenia, w którym na początku. Tą motywacją często jest to, jak to zrobić, żeby ci ludzie byli w stanie przejmować większą odpowiedzialność, mhm. a oni, żeby byli w stanie przejmować większą odpowiedzialność, potrzebują bezpieczeństwa psychologicznego, czyli żeby ich słuchać, żeby traktować ich po partnersku, żeby zaufać na tyle, że jak popełnią błąd, to są w stanie go też naprawić, a że z błędów się uczą, a błąd to nie jest tragedia. Jak zarządzać też ryzykiem w tym wszystkim, to jest ważny temat. To Pewnie na jakąś inną oddzielną rozmowę, jak zarządzać ryzykiem kultury odpowiedzialności, ale to jest początek. A z czasem, jak lider zasmakuje, jak zobaczy, jak to działa, jak jesteśmy załóżmy po tym roku, kiedy zaczynam stosować te narzędzia, kiedy stosować ten rodzaj myślenia w codziennych rozmowach z pracownikami, to zaczynam dostrzegać coś, co jest dla niektórych zaskakujące, mianowicie mam większą satysfakcję z tego, że to moje ego teraz karmi się tym, że widzę, jak rosną inni ludzie jak często podejmują decyzje, które wcześniej im blokowałem, bo uważałem, że będą głupie, zbyt ryzykowne, nieskuteczne. A teraz jak się odważyłem w jakichś bezpieczniejszych warunkach, widzę, że można inaczej osiągnąć te same wyniki, albo nawet czasem tak, wyższe. Jak zaczynam temu ufać, jak się na temu przyglądam i zmieniam to swoją rolę z lidera, który kieruje wszystkim i wydaje decyzje w stronę takiego, który uruchamia ludzi, uruchamia ich potencjał, stwarza im przestrzeń, żeby mogli działać, to z tego środowiska i z tego wzrostu ludzi rośnie duża satysfakcja. I dojrzali liderzy, najczęściej jednakowoż po 40 grubo, to obserwuję, że jest taki trend, czyli uruchamia się często w okolicach 45 roku życia, a potem gdzieś po 50 widzę, że to naprawdę fajnie działa, kiedy nam się też biologicznie trochę sposób myślenia zmienia, że tacy liderzy, Niektórzy wcześniej, ale mówię o takiej statystyce, mm. czerpią ogromną satysfakcję z faktu, że ta organizacja wokół nich rośnie i że jak David Market mogą zejść z tego krętu, a on przez kolejne lata dalej będzie w pierwszej trójce. Bo tak się stało na Santa Fe. On szedł po dziewięciu miesiącach, bo dostał nowe rozkazy, a bez względu na kolejnego kapitana, kto nim był, oni zawsze byli już w pierwszej trójce przez kolejne lata swojego istnienia, Taką kulturę organizacyjną sobie stworzyli. Więc to jest radość z kultury organizacyjnej i z tego, że coś jest trwałego, coś, co może być konkurencyjną przewagą biznesu, że ludzie podejmują szybciej i trafniejsze decyzje, i w tym świecie zmieniającym się mogą, każdy może swoje te decyzje właściwie podejmować. Co oznacza, że lider będzie podejmował bardziej strategiczne decyzje i będzie miał na to więcej czasu, żeby to przeanalizować zastanowić się, ukrócić czasami kanały komunikacyjne, żeby od razu z frontu zbierać informacje, po to, żeby jego strategiczne decyzje też były trafniejsze. Fajnie. Bardzo fajna. To jest akurat taka klamra, która nam całą tę historię i cały ten temat spięła. Także bardzo dziękuję. Pytanie jeszcze jedno na koniec Sławek, Dla osób, które byłyby, które będą zainteresowane tematem, gdzie i w jaki sposób można Cię znaleźć? Jestem dość aktywny na LinkedInie, więc zachęcam Sławomir Błaszczak, for Results. Można też skontaktować się ze mną przez stronę for Results, więc jest sporo różnych sposobów. Zachęcam. Linki również do tego odcinka będą. Także bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Inwestorium. Subskrybuj Inwestorium w aplikacji, żeby nie przekapić kolejnych odcinków. Zapisz się także na newsletter na stronie kubakerliński.pl, żeby dostawać informacje o nowo opublikowanych odcinkach. Do usłyszenia!